Dzień dobry, wieczór wszystkim, zależy kto o jakiej porze nas ogląda lub słucha. Witamy po raz kolejny w naszym podcastie Dwóch Panów M, z tej strony Michał Szczurowski oraz... oraz Marcin Sergiusz Przybyłek. Dzisiaj będziemy mówili o imidżu, Michał. Imidżu, o imidżu. Tak się zastanawiam... Takim, wiesz, takim z profilu, czy takim enfance? No właśnie. No właśnie, wiesz, zastanawiałem się, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ bywam ostatnio zmęczony, to nie przychodzą mi jakieś pomysły, chociaż tak naprawdę my żyjemy w oceanie pomysłów, mam mnóstwo ciekawych rzeczy do omówienia. To jest też ciekawe zjawisko, że wiesz, że wtedy, kiedy pada już pytanie, o czym będziemy rozmawiać, to raptem człowiek czasami czuje pustkę w głowie, chociaż tak naprawdę w inspiracji jest mnóstwo. Wystarczy, że przeczytasz dowolny artykuł w gazecie, już masz inspirację, a tymczasem dokładnie. Przyjdzie pytanie, to może o czym mam rozmawiać. No i wtedy zapytałem żonę, Ania, o czym możemy pogadać sobie z Michałem w ten poniedziałek? A ja mówię, no przecież o tym imidżu, my ciągle o tym rozmawiamy. Tak. O wojnach PR-owych. No i Michał, o tym porozmawiamy. Co, tak, porozmawiamy o wojnie innej niż ukraińska. Światowa. Tak. No właśnie. Ostatnio czytałem artykuł przerażający, jakiś wywiad z analitykiem, który powiedział, że ta wojna w Ukrainie to jest tak zwana wieczna wojna, wiesz. Że ona nie ma, że według niego pan Putler nie ma jakiejś wizji zakończenia tej wojny. Ta wojna ma się toczyć będzie toczyć. Nie, ta wojna ma się zakończyć konkretnie podporządkowaniem sobie Ukrainy. Ale to się nie stanie, więc po prostu będzie to wieczna wojna. Ja się bardzo zmartwiłem tym, wiesz, bo tak naprawdę w pewnym momencie Rosja powinna... Nie jestem ani wojskowym, ani analitykiem wojennym, ale mam wrażenie, że Rosja powinna powiedzieć, dobra, wykrwawiliśmy już tylu ludzi swoich, prawda? Nie ma to sensu. Wycofujemy się z tej głupiej wojny, która od początku nie miała sensu. To tak się powinno skończyć, ale według tego analityka to się tak nie skończy, ponieważ nie ma w ogóle wizji zakończenia tej wojny. Ona ma trwać, dopóki pan Putler będzie żył. Dokładnie. Wiesz. No dobrze, więc o wojnach PR-owych dzisiaj w zasadzie, a w zasadzie o imidżu. Michał, no co to jest ten imidż? Powiedz mi, co to jest imidż? Imidż, czyli to jest to, w jaki sposób cię postrzegają masy, tak? Znaczy ten świat zewnętrzny cię postrzega. Obraz. Przynajmniej tak? Dla mnie, tak. Czyli to jest obraz, czyli to jest to, co jest wystawiane aktywnie przez niektórych ludzi. To są ci ludzie, którzy mają do dyspozycji albo doradców PR-owych, albo po prostu sami się trochę na tym znają i sami aktywnie sterują tym swoim obrazem. Ale to jest tych swoich spin doktorów, tak? Tak, spin doktorów. Cześć, skąd jest ta nazwa spin doktor? Skąd to się wzięła? Bo mi się kojarzy w tej chwili gdzieś. Zaraz. Gdzie to było? Gdzie ja pierwszy raz zobaczyłem taką nazwę? Takich spin doktorów, nie wiem, czy się to czasem nie pojawiło jeszcze w czasach II wojny światowej, gdzieś tam przy okazji, jak właśnie zaczęła się ta propaganda Goebbelsa, nie, między innymi. No nie wiem. No anyway, niektórzy mają doradców, niektórzy aktywnie sterują tym swoim imidżem, a niektórzy po prostu imidż mają, czy tego chcą, czy nie chcą, prawda? Czyli jakby są ofiarami czasami tego swojego imidżu, takiego człowiekiego. Po prostu to, co robimy tak na co dzień, to wpływa na to, jak świat nas postrzega. Nie, możemy, często jest tak, że nieważne, co robimy, to wpływa na postrzeganie świata, znaczy na to, jak świat nas postrzega. Czyli na dobrą sprawę możemy robić cały czas coś dobrego, tak jak na przykład w przypadku pani Rowling, możemy cały czas robić coś dobrego. Wystarczy jeden tweet i nagle wszystko się wali, odwraca się o 180 stopni, tak? Tak, czyli tutaj poruszyłeś dwie ważne sprawy. Pierwsza sprawa to jest sprawa, to może sobie od razu wyjaśnijmy. Wizerunek, czyli to, jak nas postrzegają inni, to jest w zasadzie zbiór projekcji, które zbieramy. Żeby
żeby być komunikatywnym, to wypada powiedzieć, czym jest projekcja. Więc projekcja to jest jeden z mechanizmów obrony osobowości. O mechanizmach obrony osobowości mówiliśmy już wiele razy na łamach tych naszych pogadanek. Projekcja jest jednym z najpowszechniejszych, jeśli w ogóle nie najpowszechniejszym mechanizmem obrony osobowości. W zasadzie trudno mówić, że to jest mechanizm obrony osobowości, to jest po prostu pewien mechanizm, który jest stosowany przez naszą psychikę w zasadzie nieświadomie. I on polega na tym, że zazwyczaj się wydaje, że oczy służą do tego, żeby odbierać obraz czegoś, tak? Czyli patrzymy na coś i ten obraz, który, znaczy tak naprawdę rzeczywistość nie wygląda, ale to już zupełnie jest pogadanka na kiedy indziej. Powiedzmy sobie, że zbieramy informacje o świecie zewnętrznym i je sobie zapisujemy w głowie, w ten sposób następuje proces postrzegania. Tymczasem projekcja ma kierunek odwrotny. Czy to oszło kłamość, tak? Tak, czyli jeśli chodzi o projekcję, to wygląda tak, że my to, co mamy w głowie, rzutujemy za pomocą oczu, można sobie tak wyobrazić, tak symbolicznie, na zewnątrz i zachowujemy się jak projektory filmowe. Czyli rzutujemy to, co mamy w sobie, własne wyobrażenia na temat najczęściej drugiej osoby, na tę drugą osobę. Dlatego została zakwalifikowana projekcja w ogóle do mechanizmów obrony osobowości, bo zauważono to już bardzo dawno temu, że projektujemy dosyć często rzeczy wyparte z naszej świadomości, wyparte do podświadomości, one tam się gnieżdżą i wtedy my mamy większą tendencję do tego, żeby rzutować właśnie to, co jest wyparte, bo to jest silniejsze, to się chce wydobyć z naszej podświadomości, to widzimy w snach i widzimy też w innych ludziach. Dlatego nie przymierzając, jeśli ktoś ma na przykład przymus celibatu, tak? To są kapłani pewnej znanej nam w Polsce religii, to oni, ponieważ mają wyparte pewne treści, istnieje niestety przerażający zakaz w religii katolickiej, zakaz grzeszenia myślą, co jest zbrodnią straszliwą przeciwko psychice, to już opisywał Jung, to opisuje psychologię, nie wolno wytwarzać zakazu grzeszenia myślą. Człowiek we własnej myśli ma prawo sobie wyobrażać, co tylko chce. Jeśli ktoś chce kontrolować czyjeś myśli, no to robi i ta osoba, która podlega tej wierze, w to kupi, no to dochodzi do strasznej zbrodni na psychice, bo człowiek wierzący w to zaczyna wypierać pewne myśli, pewne wyobrażenia i tak dalej. No oczywiście w tym przypadku seksualny, tak? No i wyobraźmy sobie to. Ale na przykład to tak mówię, jak mówisz o tych myśl o zbrodniach, no to mi się od razu przypomina 1984 rok. No tak, tylko że tam akurat w powieści Orwella nie ma rzeczy związanych z seksem chyba, które są myślą o zbrodni, myślę, pamiętam. Nie, tam jest przede wszystkim poruszony temat tej myśli takiej wywrotowej, rewolucyjnej. Tak. A tutaj mówiąc o celibacie, mam na myśli właśnie konkretnie seks. I przez to właśnie, to trochę mówię pół żartem, ale trochę mówię serio, osoby, które podlegają celibatowi, one zaczynają wypierać myśli związane z seksem do podświadomości i wtedy wszędzie na zewnątrz widzą wyuzdanie i zepsucie. Po prostu dlatego tylko, że są skumulowane, potężne te treści podświadomości, one tam się gnieżdżą, buzują, bulgocą, tak? I są rzutowane na zewnątrz w postaci projekcji. A oni wychodzą, burn the witch! Tak jest. Podobnie został opisany fenomen podejrzeń o zdradę, czyli projektowania wyobrażeń własnych o to, że mnie małżonek na przykład chce zdradzić albo zdradza, wynikających z tego, że to jest przykład taki w podręcznikach psychologicznych, można przeczytać, że jest pani w związku małżeńskim udanym z mężem, no i w pewnym momencie zaczyna jej się podobać mechanik samochodowy, u którego naprawia swój samochód. Regularnie go odwiedza, ten mechanik oczywiście jest przystojny, ma, wiesz, jest muskularny, ma tytanowe, ma tytanowe pośladki opięte jeansami. Więc tej pani zaczyna się ten mechanik podobać, ale w zasadzie nie chce sobie dopuścić tego do własnej świadomości, ponieważ ona jest w udanym związku małżeńskim. Ale podświadomie coraz częściej jakby tej myśli wracają do tego mechanika. No i ponieważ myśl o zdradzie zagnieżdża się jej w jej właśnie podświadomości, bo jest cały czas wypierana do niej, no to ona zaczyna co robić? Zaczyna męża podejrzewać o to, że on ją zdradza. No bo skoro ona ma takie myśli, no to niemożliwe, żeby on nie miał, tak? To jest jeszcze inaczej. To jest po prostu tak, że to jest pewna,
pewien konglomerat skojarzeń, wyobrażeń, który jest wypierany, a ponieważ jest wypierany, to jest projektowany. Wszystko to, co jest wypierane, zaczyna być projektowane na zewnątrz. Tak. Więc na tej zasadzie projekcja została zaliczona do mechanizmów obrony osobowości, bo tutaj w tym przypadku widzisz, że wypieramy rzeczy niechciane, wypieramy rzeczy, których nie chcemy sobie uświadomić, tak jak właśnie myśl o zdradzie, czyli tak jak na przykład myśli o wyuzdanym seksie, prawda, cudownym, którego nie wolno uprawiać, bo jestem księdzem. I w związku z tym zaczynamy projektować to na innych, że inni są wyuzdani, inni są zepsuci, albo mąż, prawda, zdradza mnie wtedy, kiedy ja pracuję. Więc tak, ale oprócz tego, oprócz tych przypadków, kiedy projekcja zajmuje się właśnie projektowaniem rzeczy wypartych, to projekcja zajmuje się też wszystkim innym, czyli po prostu wyobrażaniem sobie, kim jest drugi człowiek. I tak na przykład jak spojrzymy na ciebie, Michał, prawda? W tej chwili jesteś w t-shircie, masz tak troszeczkę mocniejszy zarost niż zwykle, masz okulary. Jestem Menelem, tak? Tak, nie. Niestety bronią ciebie okulary oraz ten fotel za tobą, bo gdybyśmy ciebie wzięli bez okularów, bez słuchawek i bez tego fotela, no to byś się zaczął być może wpisywać troszeczkę w takie wyobrażenie menelskie, prawda? Minimalnie, masz za inteligentną twarz do tego. A każdy z dodanych elementów, czyli okularki błyszczące, czyli wiesz, nowoczesne słuchawki, czyli ten fotel, od razu powodują, że zaczynają być na ciebie rzutowane projekcje, wyobrażenia związane z tym, że ty jesteś kimś nowoczesnym, młodym, jestem hipsterem, zainteresowanym współczesnymi jakimiś tam technologiami, to ten fotel, tak dalej, cała ta otoczka. I to, o tym właśnie mówimy. To jest image, prawda? To jest image. Ja przez długi czas na przykład występowałem w YouTubie w t-shirtach. I dlatego, że ja bardzo nie lubię w ogóle samej idei imidżu i samej idei tego obrazu kreowanego, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że lepiej wyglądam w koszulach, dlatego no chciał, nie chciał, występuję w koszulach, te kołnierzyki jakoś dobrze mi robią. Zresztą ja mam t-shirty głównie ciemne, a ja źle wyglądam w ciemnym, więc to jest też tworzenie. Pamiętaj, czarny wyszczuple, tak? Tworzenie pewnego obrazu siebie samego, czyli image, ten obraz, to jest zbiorowisko projekcji, czyli wyobrażeń na czyjś temat i kropka, prawda? Tak. I te wyobrażenia mogą być kreowane na różne sposoby. Sposób ubierania się jest bardzo ważny, sposób, w jaki sposób ktoś się prezentuje, czy jest wyprostowany, czy jest zgarbiony, sposób mówienia, to w jakim towarzystwie... Dochodzimy do punktu, w którym mówi się o ocenie książki po okładce, tak? Tak, otóż właśnie. Sposób, znaczy towarzystwo, w jakim ktoś się obraca, język, którego ktoś używa, tła, na tle których ktoś się pojawia. Ta sama osoba na tle ścianki TVN-u, czy ścianki jakiejś tam hollywoodzkiej wygląda zupełnie inaczej niż ta sama osoba na tle, nie wiem, snopowiązałki, prawda? Tak. Niby jest to ta sama osoba, a jednak to tło jest zupełnie inne, prawda? Traktor to nie ścianka. No ale popatrz, jak na przykład zobaczymy kogoś ubranego na przykład, nie wiem, w garnitur, między ludźmi ubranymi tak samo, no to powiesz, że no to tak, jest jakieś zebranie na przykład, nie wiem, jakichś prezesów, tak? Załóżmy na to. Ale na przykład jak zobaczysz kogoś, kto jest w garniturze, ale na przykład przewrócił się na nie wiem, na chodnik, tak, to powiesz, że prawdopodobnie gość normalnie non stop daje w szyję i się po prostu się wyrżnął, bo się nachlał. Na szczęście tak nie jest właśnie. Ten garnitur chroni. To była taka seria eksperymentów, które pokazywały, że jeśli ktoś leży na chodniku, a jest w garniturze, to prawdopodobieństwo, że zostanie mu udzielona pomoc, jest o wiele większe, niż gdyby się przewrócił człowiek w t-shircie właśnie. Tak, i widzisz, i tutaj jest też kwestia imidżu, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, to jest problem opakowania. Tak naprawdę ten człowiek w tym garniturze to może być prezes firmy, który wydał dyspozycję, żeby, załóżmy, że to jest firma produkująca słodycze, tak? Czyli już coś niezdrowego. Załóżmy, że to on wydał decyzję o tym, żeby te słodycze były wystawiane tuż przy kasach, żeby te słodycze widziały dzieci. Załóżmy, że to on wydał decyzję o tym, żeby te słodycze miały w składniku swoim olej palmowy, który jest niezdrowy po prostu.
który zastąpił dotychczasowe inne składniki, bo to jest tańsze. Tak. Bo jest olej palmowy. I załóżmy, że to ten prezes wydał decyzję, że te słodycze nie są już słodzone sacharozą, czyli dwucukrem składającym się z fruktozy i glukozy, który jest w jakiś tam sposób przez nas w miarę dobrze tolerowany. Nie mówię, że to jest coś zdrowego, ale ta sacharoza jest zawarta i w burakach cukrowych, i w trzcinie cukrowej. Jest to naturalny dwucukier, który występuje w przyrodzie. Tylko stwierdził, że tańszy jest syrop glukozowo-fruktozowy. W związku z tym jakaś to melasa, będziemy dodawać. Tak? Tak, jest konkretnie syrop glukozowo-fruktozowy. To jest rzecz niezdrowa, o wiele gorzej tolerujemy ten syrop, o wiele gorzej on się metabolizuje i gorzej na nas wpływa niż zwykła sacharoza. I przewrócił się ten człowiek w garniturku. Tak? Czyli jest to tak naprawdę, przepraszam bardzo, szubrawiec, który robi, którego decyzje powodują, że ludzie jedzą bardzo niezdrowe rzeczy. Słodycze bardziej niezdrowe niż byłyby, gdyby były słodzone i sacharozą, gdyby nie syropem fruktozowo-glukozowym i gdyby nie było tam oleju palmowego. Ten szubrawiec się przewrócił, ale ma garnitur. W związku z tym i tak go prawdopodobnie odratują ludzie, jeśli załóżmy się udławi czymś, jakimś kawałkiem kopytka, albo ma akurat udar czy zawał. To musi być porządny człowiek, ojciec rodziny i w ogóle, tak? Nie? Tak, a weźmy sobie człowieka w t-shircie. Większość, jak wiesz, nie wiem, pisarzy parających się fantastyką naukową i fantasy chodzi ubrana dziwnie, nie chodzi w garniturach. To tak raz super się zdarzyło, wyluzowanie, nie? Tak, raz się zdarzyło, że wszyscy zobaczyli jednego pisarza na konwencie w garniturze, zresztą w garniturze w paski. Był to Jakub Ćwiek, który jest znany z tego, że czasami robi rzeczy dziwne i wszyscy się na niego patrzyli naprawdę jak na kuriozum. No, wiesz, facet na konwent przyszedł na jedno tylko spotkanie w garniturze. No, to rzeczywiście zrobił to, bo to postanowił sobie zrobić jaja po prostu. Znaczy, wiesz co, bo to jest taki w ogóle t-shirt i taki wyluzowany styl życia, to jest właśnie taki image artystów, tak? No, też. No i taki artysta ma przechlapane. Jeśli się przewróci na ulicy, a jeszcze będzie miał jakąś plamę na... No właśnie, jeśli będzie miał jeszcze plamę gdzieś na spodniach, to będzie miał problem. A pamiętajmy o takich, nie wiem, można powiedzieć, twórcach czy ludziach być może wybitnych, jak pan Jobs, którego nie uważam za bardzo wybitnego, ale już niech będzie, niech mu będzie. Był to wizjoner, niewątpliwie, i George Lucas. Oni mają dwie cechy wspólne, jeśli chodzi o image. Po pierwsze, ich image, jeśli chodzi o Jobsa, to był, jeśli chodzi o Lucasa, to jest, prawda? Ale załóżmy, że będę używał czasu zaraźniejszego, jest. Niezmienny, czyli pan Jobs zawsze występował w jeansach i w czarnym golfie, tak? Takim obcisłym golfie. Znaczy, albo w czarnym golfie, albo później zaczął te takie jaśniejsze jakieś kolory wprowadzać, ale zazwyczaj tak. No tak, to było to samo, a pan Lucas zawsze występował w jeansach i w koszuli w kratkę. Tak, we flanelce, tak. We flanelce takiej. I jakie jest wyjaśnienie tego typu decyzji, jeśli chodzi o image? Oni po prostu obaj im image mieli w dupie. I tak naprawdę chodziło o to, żeby nie marnować zasobów, nie marnować głowy na podejmowanie decyzji, w co ja mam się ubrać. Było szkoda czasu na podejmowanie decyzji co do rzeczy tak trywialnej w ich świecie jak image. Dlatego nie wiem, czy zauważyłeś, ale właśnie ci ludzie, którzy... Bo to tak jest jakieś dziwne połączenie pomiędzy tym, jak się ubierasz, a ile masz pieniędzy. A, o to ci chodzi. Ci biedniejsi, wiadomo, garniaki, bo chcą się pokazać. Jak już mają troszeczkę więcej gotówki, no to no, trzeba ubrać się w garnitur, ubrać się schludnie, kuźwa, ten złoty łańcuch mam na klacie, tak? To jest takie słynne przysłowie, że imponują ci faceci w garniturach, dopóki się nie zorientujesz, że pracują dla facetów w t-shirtach. Tak. Dokładnie. No tak. Tutaj się... właśnie weźmy przykład właśnie na przykład takiego Zuckerberga, nie? Który non-stop no tak, on chodzi w t-shircie, tak. W t-shircie i w jeansach. No tak, to prawda. No oczywiście są pewne obszary, w których brak odpowiedniego ubioru spowoduje, że będziesz odbierany jako osoba nieadekwatna, będziesz odbierany nieprofesjonalny. Nieprofesjonalny. I to są też obszary biznesowe,
i gangsterskie też, gdzie to idzie to jakoś w parze, nie wiem dlaczego, gdzie brak odpowiedniego garnituru, odpowiedniej marki, odpowiedniej poszetki w kieszonce, odpowiednich butów spowoduje, tak, że nie będziesz traktowany z odpowiednim szacunkiem, czyli respektem. Co jest też powiązane właśnie z tym światem imidżu i niezbyt dobrze świadczy o tych chyba miejscach. Takie mam wrażenie, może ja tutaj troszeczkę przesadzam, ale generalnie, kiedy słyszę, że ubiorem się okazuje komuś szacunek, to się dziwię. Bo moim zdaniem, jeżeli już, to no, człowiek nie powinien śmierdzieć, prawda, i być brudny, ale poza tym, no dobrze. Czyli mówiliśmy sobie sprawę projekcji i teraz omówmy sobie drugą sprawę, czyli tego, gdzie ten imidż w zasadzie się zagrzebuje i zakopuje i usztywnia. I to też jest ciekawa sprawa, bo istnieje coś takiego jak pierwsze wrażenie. To jest bardzo dziwne zjawisko. Ono... Czyli wracam do tego ocenienia książki po okładce, tak? Tak, tak. Pierwsze wrażenie to jest ten zespół wyobrażeń na temat osoby, którą widzimy po raz pierwszy w życiu, który się zapisuje podobno bardziej w naszej lewej półkuli mózgowej niż prawej. Ona w każdym razie, to w ogóle nasza lewa półkula mózgowa jest dużo bardziej sztywna w swoich przekonaniach niż prawa. No tak jak mówiliśmy sobie, prawa jest odpowiedzialna za widzenie zmian, a lewa bardziej jest sztywniaczka. I to jest kilkadziesiąt sekund pierwszych poznania danej osoby. I potem wszystko co następuje potem jest odnoszone do tego pierwszego wrażenia, tak jakby ono było prawdziwe, tak jakby ono było najważniejsze i wszystko, co następuje potem, co prezentuje ta osoba, my odnosimy do tego pierwszego wrażenia. No może te kilkadziesiąt sekund to jest troszeczkę przesadzone, w każdym razie chodzi o te pierwsze wyrobione zdanie na czyjś temat. Co jest dziwne, bo to ja wiem, że to jest natura ludzka już, że trzeba sobie szybko wyrabiać zdanie na czyjś temat, bo to jest kwestia przetrwania. Ale pierwsze wrażenie przeważnie jest mylne. Jest mnóstwo ludzi, którzy są święcie przekonani o tym, że jak już raz sobie wyrobią na czyjś temat pierwsze wrażenie, to już nigdy się nie pomylą. Problem polega na tym, że najczęściej się mylą, tylko nie dopuszczają tego do siebie, że się pomylili. W związku z tym to jest taki przykład. Załóżmy, że mam na czyjś temat negatywne pierwsze wrażenie. Uważam, to jest oszust. Jeśli ta osoba uratowała dzieci, nie wiem, spod ciężarówki, dzięki niej Titanic nie zatonął i zrobiła mnóstwo innych rzeczy, to czy ja zmienię zdanie na temat takiej osoby, jeśli jestem typowym takim Polakiem, czy tam w ogóle, no może to nie jest cecha polska, to jest cecha ogólnoludzka, tak. Bo mam już pierwsze wrażenie. Nie, powiem, a to skubany się nieźle maskuje, a to wyrobił sobie taką legendę na swój tak. temat, to cwaniaczek, prawda? I odwrotnie, jeśli mam na czyjś temat dobre pierwsze wrażenie, i ten ktoś zrobił coś złego, to mówię, a to potknął się, to każdemu się zdarza potknąć. A to po prostu, a to inni go zmusili do tego. Tak, to znalazł się w takiej sytuacji, w której każdemu było trudno się znaleźć i tak dalej. Czyli jestem w stanie wybronić taką osobę z każdej sytuacji. I to jest kwestia trwałości imidżu, prawda? Trwałości tych wyobrażeń, to, która jest niedobra, bo tak naprawdę powinniśmy umieć zmieniać zdanie na temat danej osoby, no na podstawie czego, Michał, można zmienić zdanie? Przede wszystkim na podstawie jego czynów. Na podstawie czynów, no właśnie, na podstawie czynów. Tymczasem my żyjemy, ty, ja, społeczeństwo, mówimy tutaj o tym, o społeczeństwach tych cywilizowanych, w czasie PR-owców. Ja to nazywam image time. Żyjemy w czasie narracji, tak. W czasie wyobrażeń. Mam wrażenie, że i partie polityczne, i poszczególne osoby, które występują publicznie, które pojawiają się publicznie, one są spowite taką aurą wyobrażeń na swój temat i tak naprawdę to ludzie już przestali w ogóle myśleć o tym, co ci ludzie robią, czy co ci ludzie zrobili, ale patrzą wyłącznie na te aury, na te poświaty, prawda? Tak. I stąd są to, i stworzone są narracje, czyli historie, czyli opowieści. Tak? Dlaczego te narracje są tworzone? Bo
Ja w poprzednim odcinku, który nagrywałem bez ciebie, pod tytułem Czym jest opowieść, mówiłem o tym, że nasza psychika się w zasadzie składa z opowieści. Nasza psychika to jest zbiór historii, zbiór opowieści. W związku z tym to działa. Jeśli jest stworzona jakaś narracja, na przykład partia polityczna typu PiS tworzy narrację za każdym razem inne. Najpierw tworzy narrację pod tytułem my was ochronimy przed uchodźcami. Później stworzy narrację my was obronimy przed genderem. Później tworzy narrację my was obronimy. Zwróćcie uwagę, za każdym razem obronimy. Obronimy przed LGBT-em. A teraz tworzy narrację pod tytułem my ochronimy wizerunek papieża, prawda? Bo jest atakowany. To działa, prawda? I zarzuca się partiom opozycyjnym, że one nie mają narracji, prawda? Znaczy one nie mają jakiejś takiej wspólnej, jednolitej wizji przede wszystkim. Bo narracje może mają, tylko że po prostu to jest bardzo często tworzona narracja reaktywna, czyli coś się wydarzy w obozie rządzącym i oni dopiero wtedy reagują. Nie są w stanie wytworzyć takiej przodującej narracji. Tak, tak. Problem, Michał, moim zdaniem, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, polega na tym, że tak naprawdę po cholerę komu jakaś narracja. Wiesz, tak naprawdę w świecie racjonalnym, niestety człowiek nie jest racjonalny, powinny wystarczyć tylko czyny. Tak, powinny wystarczyć racjonalne argumenty, bez żadnej narracji, bez żadnej aury, bez żadnych projekcji, bez żadnych wizji, bez żadnych imidżów, tak, żeby stwierdzić, ten facet gada z sensem i ma sensowne poglądy i ma sensowny program, a ten facet, ta partia gada bez sensu i nie ma sensownego programu, prawda? To powinno wystarczyć. Tymczasem jest takie fajne powiedzenie, nikt wam nie da tyle, co wam naobiecuje, tak? Co nam naobiecuje. Tymczasem zwróć uwagę na to, w jaki sposób po prostu sprawy imidżowe, sprawy wizerunkowe, innymi słowy, zaszkodziły ilu osobom publicznym. Tutaj weźmy sobie, nie wiem, starsze już troszeczkę czasy, pan Oleksy, tak? On działał w takiej partii SLD. To był polityk bardzo wykształcony, bardzo zabawny, jeśli chodzi o wygląd, taki jowialny, łysy. Otyle, taka kuleczka. Tak. Taka kuleczka. Bardzo inteligentny i bardzo wartościowy człowiek. Wystarczyło, że padło na niego oskarżenie, tak zwane pomówienie, że jest agentem, że był agentem takim czy owakim. I nastąpiła rzecz straszna i to jest kolejna sprawa ważna, jeśli chodzi o tak zwane imidże, tak zwane wizerunki. Chodzi o to, że pomówienie, nawet jeśli zostanie odrzucone, zmyte, udowodni się sądownie, że to pomówienie było nieprawdą, nawet jeśli ktoś publicznie przeprosi za to pomówienie, tak, to ono nie ulega likwidacji. Tak, znaczy jest to i to bardzo fajnie zostało pokazane w przypadku, znaczy pokazane w książce Ann Applebaum, Zmierz demokracji. Bardzo polecam. On naprawdę bardzo fajnie tam opisuje, jak tak naprawdę politycy robią nas w konia, jak działają takie te wszystkie umowy zakulisowe. Ale wracając do tematu. Chodziło o to, że o słynnego dziadka z Wehrmachtu. A, tak, 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 tak. Słynny dziadek z Wehrmachtu. Po czym, wiadomo, były prezes TVP wprost powiedział, że no okej, no przeprosiłem, ale już w pamięci, w rozumowaniu ludzi to zostanie. Absolutnie, tak. Wiadomo, że Tusk jest Niemcem i miał dziadka w Wehrmachcie. Jak było naprawdę i jakie były niuanse tego dziadka w Wehrmachcie, który został na siłę wcielony tak naprawdę, na chwilę, to już po prostu nikt tego jakby nie wie, prawda? To jest właśnie to. Plama ma to do siebie, że nie da się jej zmyć, nawet jeśli jest nieprawdziwa. Dlatego to tak nieprawdopodobnie działa. To samo było z panem Komorowskim, tak samo w jaki sposób pan Komorowski przegrał wybory prezydenckie z panem Dudą. W zasadzie tylko dlatego, że pojawiło się w internecie mnóstwo dowcipów na jego temat, ośmieszających go. Po prostu zadziałano na jego imidż. Szogunie. Tak, z tym szogunem i tak dalej. Kłamano, że on stanął na czymś, na czym nie powinien stawać. Nie, tak nie było. I już ten imidż, ten wizerunek jego się zachwiał i przegrał z panem Dudą, tak?
w jaki sposób został ośmieszony pan Petru, tak, który w pewnym momencie, tam była ta okupacja tego Sejmu i tak dalej, on w pewnym momencie pojechał na wypoczynek, tak, musiał odpocząć. To nie jest big deal, że on to zrobił, ale to tak rozdmuchano, że w zasadzie już się nie mógł wydobyć wizerunkowo potem w żaden sposób. Wizerunkowo. No i jakoś się tam... Dokładnie tą samą taktykę też zastosowaną przy przypadku na przykład prezydenta naszego aktualnego, który non stop, wiesz... Właśnie wtedy w zimie, kiedy na przykład coś się dzieje, na przykład była wtedy, jak były jakieś protesty w Warszawie, tutaj nie wiem, matki wtedy, jak ten, dzieci ten, protestowały, a on był pokazywany, że sobie jeździ na nartach, tak? I to jemu to nie zaszkodziło, dlatego że jest to zdumiewająca cecha naszej rządzącej partii, że oni już są, przepraszam, to jest moja opinia, to nie trzeba się ze mną zgadzać, oni już są tak nisko, że już im nic nie zaszkodzi. Większe afery nie są w stanie im ubrudzić wizerunku, czy to Pegasus, prawda, czy to dwie wieże pana prezesa, to już nic absolutnie im nie zaszkodzi. Zresztą jest też sprawa dwóch nurtów informacyjnych. Ci, którzy są ich zwolennikami, słuchają zupełnie innej telewizji i nigdy nie słuchają telewizji opozycyjnej i odwrotnie, więc to nie zaszkodzi tutaj. No więc, Michał, mamy problem dzisiejszych czasów, to jest moje zdanie, że to jest problem. Problemem tym jest natura ludzka, która lubi się przyczepić do własnych wyobrażeń na temat czyjejś osoby i problemem tym jest to, że imidż urósł do rangi wartości. Tak nie powinno być. Jeśli ja widzę dziennikarzy, poważnych dziennikarzy w poważnych stacjach, poważnych telewizjach, którzy zaczynają omawiać nie kto co powiedział, ale jak się prezentował, czy był pewny siebie, czy nie był pewny siebie, jakie wywarł wrażenie, czy się spocił, czy się nie spocił. Widzę naszych ostatnich rozważań na temat pana Granta. No tak, wiesz co, mamy... Tak naprawdę starcia podczas wyborów prezydenckich to są starcia wizerunkowe. Czy ktoś jest pewny siebie, czy nie jest pewny siebie? Czy ktoś patrzy w oczy, czy nie patrzy w oczy? Czy się spocił, czy się nie spocił? Czy jest wyższy, czy jest niższy? Czy ma czuprynę, czy nie ma czupryny? Czy się jąka, czy nie? Tak. Czy się jąka, czy nie? Nie wiem, czy zwróciłeś, czy wiesz o tym, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, to chyba tylko w dwóch czy trzech przypadkach wygrał kandydat, który był niższy i miał rzadszą czuprynę. Praktycznie zawsze wygrywa kandydat wyższy i o gęstszych włosach, przeważnie ten, który jest synem pierworodnym, czyli urodził się jako pierwszy. Tak? I znaczy, wiesz, bo to właśnie chodzi o tą prezencję, bo też jest zakodowane w większości demokracji, że prezydent praktycznie nie ma nic do powiedzenia. Tylko on ma, na przykład tak jak u nas, ma moc ustawodawczą, może na przykład przedłożyć jakąś ustawę, ale tak naprawdę poza wetem nie może nic innego zrobić. Niemniej, to ja wiem, niemniej moim Dlatego zdaniem... Dlatego on przede wszystkim reprezentuje państwo nasze na zewnątrz, więc tak. Musi wyglądać. No musi wyglądać, ale poza tym... Wyobraź sobie jakby na przykład, tak, już wracając do naszej świętej pamięci prezydenta, nie? Przecież to była podstawa, że się przecież z niego śmiali, że jest krępy, niski, no taki wiesz, taki hobbit trochę, nie? Jego postura była na duże pośmiewisko wystawiana, nie? No to, była. On był też kiepskim politykiem, po prostu, wiesz, to... Tak, wiesz, już wiem, że o zmarłych nie powinno się mówić źle, ale tak naprawdę był kiepskim politykiem. No, nie reprezentował niczego nadzwyczajnego sobą. Chodzi o to, że wiesz, ja rozumiem, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, jeśli chodzi o postać prezydenta, to on ma tę rolę taką reprezentacyjną. Ale właśnie, jeśli ktoś ma reprezentować tak dużą firmę, jaką jest kraj, to powinien... To powinien coś reprezentować, powinien mieć jakiś dorobek, powinien potrafić chociażby operować jednym językiem obcym, prawda? W miarę płynnie, tak? Tak jak na przykład pan Trzaskowski operuje kilkoma językami perfekcyjnie, płynnie, prawda? Powinien prezentować pewne wykształcenie, są fakty, tak? Jeśli ktoś zna kilka języków, to jest fakt, to nie jest image, tak? Jeśli ktoś jest wykształcony,
gruntownie, to to jest fakt, prawda? Jeśli ktoś napisał jakąś książkę i tak dalej, są pewne fakty. To świadczy o tym, że ten ktoś może pełnić funkcję reprezentacyjną. No i wiesz co, tak sobie myślę, że w tych całych wojnach właśnie PR-owych niedobre jest to, że to są wojny PR-owe, że to są wojny wizerunkowe, że ja bym chciał, żeby wrócono do podstaw, czyli do programu danej partii, co dana partia chce tak naprawdę zrobić. Tak. Zwróć uwagę, że gdyby ktoś się wczytał na przykład w program takiej partii jak Konfederacja, która zyskuje obecnie niestety poparcie, to by zobaczył, że oni przeczą sami sobie. Że to są slogany, które nie mają poparcia tak naprawdę w rzeczywistości, ale ponieważ się nikt nie wczytuje, to tego nie widzi. Więc chciałbym, żeby był powrót po prostu do pewnych podstawowych rzeczy. Co zrobili, czego nie zrobili, w jaki sposób to zrobili, w jaki sposób mają coś tam zrobić, czy to się trzyma kupy, czy się nie trzyma kupy, żeby odejść wreszcie od tych imidżów i od tych projekcji, od tych wyobrażeń. Ale czym w takim razie jest program partii? Przecież program partii to jest właśnie takie tworzenie imidżu. To są, nie, to są pewne, program to nie jest imidż. Program to jest pewne, to są pewne obietnice, co zrobimy i to jest pewne wyjaśnienie, jak to zrobimy. Poza tym są pewne partie, które coś zrobiły i które są pewne partie, które czegoś nie zrobiły albo zrobiły krok w kierunku przeciwnym. Na przykład obecnie nam panująca partia, która wygrała wybory prawie 8 lat temu, mówiąc, że Polska jest w ruinie, doprowadziła Polskę do ruiny. Wiesz, to raz, a dwa, podzieliła Polaków. To jest olbrzymie osiągnięcie, podzielenie Polaków. Tak? I oskarżanie, że wiesz, że Polacy zostali podzieleni przez straszliwego demona, diabła Tuska. To też jest ważne. To jest skreowany imidż jego, prawda? Bardzo niebezpieczny, że on jest szatanem, że on jest demonem. Ja się bardzo zaczynam bać od pana Donalda Tuska, bo to jest już niebezpieczne bawienie się zapałkami, tworzenie tego typu imidż. Wiesz co, i tak jak myślę sobie o tym, że ludzie zaczynają operować właśnie tymi obrazami, tymi wyobrażeniami, zamiast konkretami, zamiast tym, co ktoś robi, co ktoś zrobił, w jaki sposób myśli i tak dalej. To przypomina mi się taki film dokumentalny, jaki widziałem o Rzymie starożytnym. I tam, no, to był bardzo ciekawy film, to francuski film dokumentalny. Było pokazane, jakie graffiti były wiesz, wpisane w starożytnym Rzymie na ścianach. Chyba, tak jak dzisiaj w zasadzie. Jakie poczucie humoru mieli Rzymianie. To było wszystko bardzo ciekawe. No i w pewnym momencie, jak jest Rzym, no to wiadomo, że musiał pojawić się temat Koloseum, czyli tak, walk niewolnictwa, tak. Gladiatorów. No i słuchaj, bardzo zaciekawiła mnie wypowiedź jednego takiego pana profesora, który powiedział tak, że gdybyśmy zapytali pana Cycerona czy Tacyta, co sądzą na temat walk gladiatorów na arenie, to by powiedzieli, że to są rzeczy rzeczywiście niebezpieczne, że są widowiska niebezpieczne. Natomiast gdybyśmy ich zapytali o to, co sądzą o aktorach, to by wykrzywili twarze w obrzydzeniu. To było dla mnie bardzo ciekawe stwierdzenie. Dlaczego aktorzy byli mniej szanowani przez starożytnych Rzymian niż gladiatorzy? I wyjaśnienie pana... To ja myślę, że to po prostu... No, taka najprostsza przyczyna. Aktorzy udawali, tworzyli rolę, a no, nie, tak, te gladiatorzy nie udawali, tylko po prostu brali i się mordowali, tak? Otóż to wyjaśnienie tego pana profesora było dokładnie takie jak twoje. Czyli dla starożytnych Rzymian fakt, że aktor udaje dzielność. Autentyczność. To, wiesz, to fakt, że aktor udaje dzielność, nie świadczy o tym, że on jest dzielny. Fakt, że aktor udaje płacz, udaje wzniosłość, udaje to czy tamto, nie świadczy o tym, że taki to jest. Oni mieli doskonałą świadomość tego, że ten imidż, prawda, tworzony przez aktora na scenie, jest tylko udawany. I oni mieli porównanie. Tak. Bo oni szli później do Koloseum i oni tam widzieli gladiatorów, którzy nie mieli jak udawać. Oni byli stawiani w sytuacji granicznej, gdzie wychodziło z nich to, co w nich jest naprawdę. Tak?
czyli prawdziwe męstwo, albo prawdziwe tchórzostwo, albo prawdziwa odwaga, albo prawdziwe poświęcenie, to wszystko było naprawdę. Tam nie było miejsca już na udawanie. Więc w Rzymie starożytnym ceniono prawdę i prawdziwą cnotę, czyli czyny. Mieli tam fantastyczną okazję obserwować ludzi takimi, jakimi są. Obserwować na arenie. Oczywiście to było widowisko, ale czyny były prawdziwe. I mieli porównanie, ci ludzie nie udają, czyli gladiatorzy, a aktorzy udają. W związku z tym nie było czegoś takiego, że było jakieś uwielbienie dla aktorów, że aktorzy byli celebrytami. Nie, celebrytami byli gladiatorzy, bo oni nie mogli udawać, bo oni pokazywali to, co mają w sobie naprawdę. Tak. I teraz patrz, Michał, co się stało w naszych czasach. Mamy czasy kamer, mamy czasy PR-owców, mamy czasy udawanych narracji, mamy czasy uwielbienia dla celebrytów, uwielbienia dla aktorów, uwielbienia dla ludzi sławnych, czasami tylko dlatego, że są sławni, prawda? Którzy nieustannie tworzą image, tak? Tak naprawdę Bruce Willis, który bardzo w tej chwili choruje, bardzo mu współczuję, no, on nie był Johnem McClane'em ze Szklanej Pułapki. On tego nie przeżył. Tak, ale my go cały czas utożsamiamy właśnie z tym twardzielem. Takim. Utożsamiamy go z twardzielem. Pan Johnny Depp nie jest Jackiem Sparrowem. To jest aktor, prawda? Pan Harrison Ford nie jest Indianą Jonesem. Tak? Pan Mark Hamill nie jest Luke'em Skywalkerem. Ale my ciągle ich utożsamiamy. My ciągle chcemy wierzyć, że oni tacy są. I to uwielbienie imidżu. My nawet nie wiemy, kim są ci ludzie do końca. Często nie znamy ich prawdziwych nazwisk. Te nazwiska są zmyślone przecież. Są nazwiska sceniczne, to są pseudonimy sceniczne, prawda? I to uwielbienie właśnie tego obrazu stworzonego na ekranie kinowym, później na ekranie tym telewizyjnym, przeszło w jakiś sposób na wszelkie postacie publiczne, tak? Na polityków, na prezenterów, na dziennikarzy, na różne osoby, które się pojawiają publicznie i przyzwyczailiśmy się nie dość do tego, że tak naprawdę nie wiemy, kim są, to jeszcze z powagą śledzimy debaty na temat tego, kto w danej debacie prezydenckiej czy walce partyjnej ma lepszy imidż, czy lepszą fantazję, czy lepszą narrację. Czy to nie jest chore, Michał? To jest dziwne przede wszystkim. To jest dziwne. To jest dziwne. Chodzi mi. Bo przestano się. Jak to się mówi? Przestano patrzeć na to, na autentyczność danej osoby, a na to, co tak wykreuje. Autentyzm to jest w ogóle słowo, które jest coraz mniej używane, zwróć uwagę. Tak. Autentyzm. Czy ktoś jest autentyczny, czy ktoś jest szczery w tym, co robi, tak? Jeszcze od czasu do czasu jest słowo naturalność, ale słowo naturalność jest mniej istotne, mniej nośne, mniej ważne od autentyzmu, bo autentyzm to jest to, kim jesteś w środku, prawda? A naturalność, no cóż, naturalnie może się zachować nawet dziecko, które w zębie majtki, wiesz, się zsika na środku pokoju, zachowa się naturalnie, czy będzie się darło po prostu. Będzie latać z gołym tyłkiem. To jest coś bardziej pierwotnego, naturalność, prawda, niż autentyzm. Tak. Czyli co, Michał, ta nasza dzisiejsza pogadanka chyba miała na celu, bo ja nie wierzę w to, że ona coś zmieni w sposób istotny, natomiast ja chciałem tylko zwrócić uwagę tutaj twoją, swoją też, bo mi też to umyka, że te wszystkie narracje, te wszystkie imidże to są rzeczy trochę fałszywe, to są rzeczy trochę zmyślone, to są rzeczy, na które nie należy zwracać tak wielkiej uwagi, jak na to, kim naprawdę człowiek jest. A to, kim człowiek jest, czy ugrupowanie, to można sprawdzić nie poprzez analizowanie jego imidżu czy wizerunku, ale poprzez to, co dokonał. To, czego dokonał. Czyny, prawda? Czyny, a nie słowa czy wizerunki, prawda? No i co? Chyba by było na tyle. Dzisiaj krócej niż zwykle, Michał. Tak. Nie jest tak źle. Ale też nie możemy, wiesz, ludzi tak non-stop mordować takimi przeszłogodzinnymi materiałami. Ja mam wrażenie, że jak my się nie rozgadamy na co najmniej godzinę, to że czegoś nie powiedzieliśmy. Ale to chyba wystarczy. Chyba wystarczy. Nie, ale naprawdę. Myślę, że ci było
krótko zwięźli na temat, przede wszystkim merytorycznie. I no, to co zwykle, mam nadzieję, że wam się podobało. Liczymy na taką konstruktywną krytykę, jeżeli wam się nie podobało, jeżeli wam się podobało też. Piszcie do nas, posuwajcie nam może tematy, może wy o konkretnych rzeczach chcecie posłuchać. I co? I odwiedźcie Patronite, te wszystkie Spotify'e i tak, wszystkie nasze te serwisy społecznościowe, czyli tak. Facebooka na przykład, YouTube'a, Spotify'a. W tym momencie to jest ten Spotify for Podcasters. Mhm. Oczywiście Audible i Empik Go, gdzie też jesteśmy. Tak jest. I co? I będziemy się żegnać w takim razie. Trzymajcie się do następnego razu. Salut. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym wiernym patronom.